O ja pierniczę, Bober! Halo, witam, ja jestem Marcisow, wy jesteście wy, a to był Bober. I dostaliśmy dostęp do otwartego świata. Otworzyła nam się kompletnie Metroidvania. Trochę za bardzo ostatnio się zdenerwowałem. W zasadzie to się w ogóle nie zdenerwowałem. O, da się wejść w tę stronę. Tego niepotrzebnie, bo tu są windy. Wow. Przemoc narasta. No, dostaliśmy piękny wątek, czyli a idź i zrób wszystko sam, w jakiejkolwiek kolejności chcesz. Masz tutaj dostęp tego dyrektora i łazisz gdzie chcesz. Więc to było zabawne, jak potem przyjechali rodzice, w ogóle rodzina cała Raza. To też się wydarzyło ostatnio. Przyjechała rodzina Raza i ojciec mówi, że no co, rządzisz tym miejscem. Raz patrzy tak do kieszeni, ma identyfikator szefa. No niby jo! Okej, otworzył nam się open world. Możemy wyleźć na dwór i mamy trzy wątki. Pierwszy, zdobyć używany mózg, ale taki lekko używany. Drugi, iść do izolatki i znaleźć jedynego członka drużyny kręglarskiej. Nie pamiętam, jaki jest trzeci. To są trzy wątki główne. Ale jest jeszcze czwarty wątek i ten czwarty wątek to wątek poboczny, iść spotkać się z rodziną. To jest taki mały problem. Nie mam pojęcia za cholerę, gdzie oni są. Mapa nie pokazuje terenów zewnętrznych. A, pokazuje. I gdzie tutaj są tereny miasteczka wesołego? Abandoned Mine, Highway Access, Jet Landing Pod, Moo Turbine. Nie przeczytam MUX, bo tak się nie czyta. To jest francuski. Chyba. Research and Development, Psycho Isolation Chamber, The Mother Lobe. Nie ma. Nie ma. A, The Way to Questionable Area. Jedyneczka. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Chyba idę w złą stronę. Nieważne. Prędzej czy później tam dolezę. Ta mapa jest obrzydliwa. Ręcznie rysowane mapy są całkiem cool. Ale no, przypomina się wtedy Wiedźmin II, gdzie mapa za cholerę nie pokazywała tej samej lokacji, po której chodziliśmy. Ściany były oddzielone od rzeczywistości o jakieś 10 metrów. I kształty były kompletnie z czapy. Gdzie ja jest? Wiem, jestem w miejscu. Złapał. Jestem w miejscu, w którym zdobywamy kolejny przedmiot do zbierania przedmiotów. Kur! Ja dałoby się tutaj. Nie. Nie da się odbijać tutaj po ścianach. Titanium knife. To jest wszystko, co tutaj było? Na to wygląda.
wypadam stąd. Tam widzę skrzynkę z pieniędzmi, karta. Trzeba się rozeznać w okolicy. Czyli tak, to miejsce jest już załatwione. Tam jest kolejna karta. Jak tam wleźć? Od Tolabu chyba. Czyli na razie dam sobie z tym spokój. Kurza mnie, że to szybowanie wyłącza się po chwili. Czy na dole coś jest? Nie, wydawało mi się. Ona tu jest, ta ona. No, aphids, you say? Hi, Lily. You here to take me into custody? A kurde, uciekły mi pieniądze. Powstrzymywałem się, żeby nie powiedzieć, żeby rączki w obrączki czy coś w tym rodzaju. No, nieważne. I'm sorry about that note. You don't have to apologize. I'm the one who's sorry. I'm just sensitive because I am guilty. Eh? No, you're not. Yes, I am. I'm guilty of being a terrible daughter. I've been a jerk to my dad all year. And now I might never talk to him again. Anything I can do to help? Well, actually, there is something I need. Just name it. There is a very special fungus that only grows in damp parts of the questionable area. Say no more. I'm on it. A po co? Wiem, że się zabujał i on nawet nie zapyta po co, ale... Piękny bonsai. Taki polski. Droga powrotna jest cool. Wow, nie mogę tego zapalić. Dupa. To spadamy. Kolejną ścieżkę, czyli tędy. Tu są pieniądze. Nie wiem, po co mi te pieniądze, one nic nie dają w zasadzie. Można co najwyżej kupić sobie te kory do kart i zrobić sobie level. Ale poza tym... Dawaj mi ten śmietnik. Obudowa mi strzeliła. Rozgrzewa się. Ona ma co najmniej 10 lat w tym momencie. Okej, tam nic nie było. Wow! Kozioł! Dwa kozioły! Trzy kozioły. I to jest bardzo stara obudowa z bardzo słabym chłodzeniem. Ona działała mniej więcej, jak miałem jeszcze 1060, ale jak tam wpakowałem 30-60, to już tak troszeczkę nie... Mogę pogłaskać jeszcze jednego kozła?
Ba. W sensie, no ba. Widzicie, jaki jestem parkurowiec? Łódeczka. Anyone want to see my oarsman's badge? No? Jest pełen level, jak się tam dostać? Wow, już mi się to nie podoba. Już chcę wyjść. Wyszedłem. I came out here looking for something. What was it? Oh, right, a brain for Nick, so I can get into C4 and to keep Nick from getting his head caught in the stamper again. Chciałem narzekać, że ten super skok jest nieprzydatny kompletnie, ale nie, on ma lekkie zastosowanie. Tylko tutaj. O ty kurde. Jaki skoczny diabeł. Mam 5 punktów do użycia. Mogę obniżyć cooldowny, a tutaj dodać sobie więcej strzałów. To może dodam sobie więcej strzałów do strzelania. Uhu, pominąłem chyba zagadkę. Bo nie? A, widzę, to jest niebieski, żółty, guziki są pokazane kolejnościowo i wajchy są różnych kolorów. No i wyłączyłem prądnicę, już nie będzie mnie prądować. Bo to robią prądnice. W zasadzie to jest prawda. Shit. Jestem pewien, czemu tutaj lezę. Zium, level. Hello, side challenge marker. Jestem nad miejscem, gdzie zdobywamy mózga. Ale ja jeszcze nie chcę zdobywać mózga. Mogę tędy zjechać. Karta! Abandoned mine. No! Don't! Stop! Pamiętacie, jak chciałem szukać rodziny? W zasadzie już nie chcę. Wiewiór! Czy to spadło? Kurde, to jest ślimak czy wiewiór? Wiewiór. Pieniądz. Mam twoje orzechy, gnido. Tutaj nie da się łazić. Uff. Chcesz się zapalić tego campfire'a? A się.
i stworzyłem tak zwany po angielskowemu updrift. Co jest tutaj? Co ja tu robię w ogóle? Nie powinienem tutaj w ogóle iść. Mogę się wrócić. Mogę. Tam pójdziemy kiedy indziej. Jestem prawie pewien, że któryś z wątków głównych tam nas zaprowadzi. I próbujmy wyprzedzać myśli technicznej pana Tima Schaeffera. Nie zadziałało? A fuck. Mapa jest straszna. Questionable area. Wygląda bardzo podobnie do obozu z jedynki, ale nie jest identyczne. Wiem co to jest. To jest miejsce, gdzie rodzinka siedzi. To wygląda bardzo podobnie do tamtego obozu, ale nie do końca. Jest trochę bardziej cool. I są dopisane tutaj Lee's Garden Strange Plant Cave. Czyli na Questionable Area mamy iść. Jak tam wejść? Podobają mi się nazwy Forgetful Forest, Lumberstack Diner, Campgrounds. O, Campgrounds to jest tam, gdzie się rodzinka rozłożyła. Na D. Chyba. Cave of the Cyclops? Że Sasquatche i cyklopy? Fieros Funicular? Pewnie tam jest ten Gjib. Albo nie. I Farfetched Falls. Jak tam się dostać? No tu tego nie ma nigdzie wypisanego. Muszę najwyraźniej sam znaleźć. W tym momencie jesteśmy tutaj na jeden? This way to questionable area. No, tutaj chyba jesteśmy. Dokładnie. Mniej więcej, nie jestem pewien, czy tam czasem nie muszę leźć. A? Last cup... Becky Cave. Doesn't look like a death trap to me. Co nie? Nawet nie wiem, gdzie lezę. Ale zaczynam się zastanawiać, czy to na pewno jest dobra ścieżka. Interesting mushroom, but Lily said to look for her very special fungus in the damp parts of the questionable area, not here. Guess this mine is really dangerous for skeletons. A no tak, bo to jest szkieleton. To jest jakaś maszyna, z której mamy skorzystać może za jakieś 400 lat. Wow. Wow. Dziwne to miejsce. I w zasadzie całkiem puste wychodzę stąd. Boże, ta droga mnie zaprowadzi dokądś... ...kolwiek.
Zium. Urwał! Oops. Jeszcze raz. Wiecie co? Ja już nie chcę wychodzić stąd. Widzę, że tutaj to by mnie wyrzuciło tylko tu po prostu, więc nieważne. Tam jakoś trzeba się dostać. Pewnie tędy. Czyli przez tą jaskinię jednak. Jednak. No w sumie z jakiego innego powodu byłyby tutaj... loadingi. Czemu to jest takie wysokie... obluszczowanie? Bez powodu? A nieprawda. A może prawda? A, widzę. Klucz. Jeden z czterech w tej lokacji. Ten dźwięk jest strasznie stokowy, albo raczej strasznie popularny na stokach. Jest. The Aquato family circus has traveled through here, all right. Yep, we had to hightail it out into the woods because you're ashamed of being an Aquato. I'll stop being ashamed of that. If you stop being ashamed of being a psychic. Oh, you're asking for it, Raspy. Frazy, it's okay. You can tell Dad now. You don't have to hide anymore. This is your last warning. Frazy? Ow! Or where that came from. Prosi się o wpierdiel. Gdyby nie to, że pokazali rodzinę już przed premierą, to bym twierdził, że to jest jakieś DLC. To ma strukturę DLC, jest, pojawia się gdzieś w połowie gry dostęp, tak dość chamsko wciulony w środek rozgrywki. Powiedziane, że no, nie musisz teraz, ale zrób to w końcu. Co ona tu robi? Oh, for Lancelot, thank you. Are those the acorns I asked for? Yes? I do tego dzieje się na kompletnie osobnej części lokacji. No, because I asked for acorns that were crushed, didn't I? Didn't I, Fur Lancelot? I hate to yell at you, Fur Lancelot, but I am the crushed one. It crushes my heart to see you not doing your best. Understand? Now, do I need to show you how to crush things? No? You sure? Okay, good boy. Now, try again. But this time, think about personal commitment and delivering excellence every day. All right? Sorry you had to see that, Raz.
Przeprosiny nieprzyjęte. Co tu się odpie... Ponieważ jeszcze nie zrobiliśmy tej misji fabularnej. Chyba, że to nie jest misja fabularna, a misja poboczna. Mówiąc fabularna, mam na myśli... główna. He, można spłukać kibel. Puścić wodę po sobie. A dobra, to jest ptaszur. Da się z nią zagadać? Co ty tu w ogóle robisz? What are you doing out here? What are you doing out here? Well, you know my intern mentor, Coach Morso Oleander? Yeah. Well, this is the first assignment he gave me. Mission. Get me some pancakes so I can think. I think it's supposed to teach me something about the many layers of the mind. Maybe. I know the butter stands for lateral thinking. I got that much. A nie mogła ich po prostu wziąć z kafeterii. Jezu, jaki ten królik jest przerażający. Gee. Ma trochę paletę kolorów Seiran. Zmieniam zdanie, jest trochę cute. So have you always wanted to be a psychonaut too? So, have you always wanted to be a psychonaut too? Not really. My true dream is to be a pet therapist. Because I'm really good with animals. Right, guys? Are you worried about Maligula? Are you worried about Maligula? Raz, Maligula's ancient history. My grandpa killed her by triggering an elephant stampede. What? I never heard Look, about... you believe the official story, do you? Can I ask you about your family? Can I ask you about your family? Why, because my last name is Ghoul? And because that's a famous family in the Psy community, and you want to network with me to further your Psy career? Ta. Go for it. I'm a friend of your brothers? Nie pamiętam, był taki na obozie? I'm a friend of your brothers. Hmm, your head looks remarkably unexploded. Must be the helmet. Pewnie. Has your brother Dogen really made someone's head explode? No, never. Wait, you mean someone who didn't deserve it? No. I mean, like, anybody. Look, nobody's nerfed. Am I right? Can everyone in the Bull family talk to animals? Most of us can talk to them. But few of us really know how to listen to the animals. You know? For instance, I can hear you rolling your eyes, Mrs. Thatcher. Powinienem zadzwonić do Pety czy coś? Co ta koza robi? What can you tell me about Compton? Gramps is nice and all, but honestly, he's a little weird. No, still too tough. Okay, I'll stop asking about your family. The Bull's got nothing to hide, unlike some of these squirrels. Dlaczego ich jest więcej? I'm talking about your nuts. You guys still hide nuts, right? You guys learn to laugh a little, okay? You'll live longer. I have some questions about pancakes. I have some questions about pancakes. Start flapping, Jack. Zabawne. Why didn't you just go order some pancakes at the cafeteria? Agent Oleander didn't give me any money. I assumed to test my resourcefulness. What's your recipe? Just the basics, you know, eggs, milk, flour. Found most of it here, with a couple quick substitutions. No da się zrobić mąkę z żołędzi, jajka, no, widzieliśmy. Nie chcę wiedzieć, skąd bierze mleko, pewnie kozie, ale jest też możliwość, że używa czegoś jeszcze dziwniejszego. Wiecie, że można
podmienić mleko krwią i w sumie też działa, bo mają podobną konsystencję i skład. Ciekawe, co nie? What sort of substitutions? If I told you, it would compromise the perceived flavor profile. Isn't that just straight up dirt? For the umami. To jest Ameryka, co nie? Dlaczego raz nie ma żadnego pistoletu? To jest zbrodnia przeciwko kuchni. Ja jako półzawodowy kuchta muszę niestety wymierzyć sprawiedliwość. Zrobię tego mema. Wezmę magazynek, naładuję do niego tych makaronu, tagliatella, wsadzę do pistoletu i mamma mia. Weren't all the supplies here kind of old? Look, you can't take the expiration dates too seriously. They're just the food industry protecting itself from lawsuits. And protecting us from, like, food poisoning? No one's getting sick from my pancakes. Unless one of you jerks didn't wash their hands. Eh, better late than never. Dostaję rozstroju żołądka od samego słuchania. Where'd you get the milk? From the goats? Oh, yeah, that would have been easier. Hey, it brought us closer, Fran. So? You used eggs you found here? Old eggs? No! Gross! I found some fresh ones. And you know, if you use enough syrup, you can't tell chicken from snake. Eggs is eggs. Co mogą, wiecie, że jajka takie kupne to nie są takie normalne jajka, co znajdziecie w gnieździe u każdego ptaszora, co nie? To są specjalne takie niezapłodnione jajka. Co nie? Co nie? Can I have a pancake? You can have any that fall on the floor. Thanks. O, to sprawi, że będą zdrowsze. Te na pewno. Z tym się świeci. A dobra, bo tam jest to pomieszczenie, gdzie trzeba się wślizgnąć. Where'd you learn how to make pancakes? Prison. Wait, what did I say? I meant from my mother. I'm out of pancake questions. Good, because I'm out of pancake puns. I gotta go. Catch you on the flip side. Yes, it is funny every time. Wychodzimy stąd. Dosłownie.